Witam was serdecznie na moim kolejnym filmie. Słuchajcie, jedziemy sobie z chłopakami, z Kamilem i z Andrzejem na paintballa. Także nie wiem, czy będę mógł coś tam nagrać. Zobaczymy, czy będę mógł nagrywać, czy nie będę mógł nagrywać. Także to się okaże. Kamerę ze sobą razie czego mam, zobaczymy. Może z tego wyjdzie jakiś fajny vlog. Jeżeli nie, no to zdam wam tylko relację, jak było. I będzie z tego krótszy po prostu film. Także słuchajcie, tyle ode mnie jak na razie. Ja was pozdrawiam i zobaczymy się niedługo. To jesteśmy już na polu paintballowym. To są moi synowie z kolegą swoim, z Benem. Hi boys. Hi. A my będziemy szli tam i będziemy sobie strzelać. Ogrodzone wszystko siatką w lesie, zobaczcie. Także tak to wygląda. Jesteśmy w szczerym polu. Zadupie straszne. No dobra, może będzie fun. Także słuchajcie, mam nadzieję, że będę mógł coś tam nagrać. A jak nie, to zobaczymy. No dobra, pierwsza runda jest za nami, przewinięcie plagi. Teraz wezmę kamerę ze sobą. Kamil dostał, ja też oburwałem. Leciutko, bo leciutko, gdzieś tam drzewo się odbiło, no ale trafili mnie. To był jeden strzał. Gra jedna, jeden strzał, także niedługo będziemy dalej i będziemy robili inny assignment. Także słuchajcie. Fajna zabawa. Myślałem, że to będzie bolało bardziej, ale nawet nie tak nie strasznie jest. No dobra, to wracam do was za chwilę. To taki chłopacy gotowi do boju. Są dwie drużyny, niebieska i czarna. Zaraz się zbieramy, nie wiem jaka będzie druga walka. Pierwsza, jak mówiłem, było przejęcie flagi. Całkiem proste. Teraz będzie może bliższy jakiś kontakt, mam nadzieję. Dobra, idziemy do lasu. Przestrzeń jest duża. Trzeba uważać na nogi. W tych maskach słabo widać. Ja mam nadzieję, że w ogóle mnie słychać. O, mamy mosty. Cztery mosty, tak? Dobrze, tam dalej będą. Dobra, tu jest nasza flaga. Idziemy za barierę, to nie wskażą. Right, so one bridge is here. Where is the second one? It's only one? No, four bridges, yeah? Where the other three? Somewhere here. Właśnie, wołaj! Tam się schowali. Oh, my balls! Dostałem w jajka, ale na szczęście farba nie rozprysnęła. Medyk! Medyk! Ah! Oh! Germo! Bloody hell! Słuchajcie, fajnie było naprawdę, zaparowała mi cała maska, także tam pewnie będę parę porywków jak tam nagrywałem coś. Natomiast nic nie widziałem przez moment, dostałem po dupie, dostałem w jaja. Słuchajcie, boli jak cholera, jak z bliska ktoś wam przywali, także jak tak z 10 metrów dostaniecie, to naprawdę ciągnie. Dopiero teraz czuć, ale generalnie zabawa fajna. Nie wiem, czy tam jestem w farbie, czy nie, bo wielkich kulek, które mi trafiła, się w ogóle nie rozbiła, dlatego pewnie tak mnie bolało. Mój syn ma na przykład kamień rozwalony kamek, ten palec, bo krew mu leci, także jest niezła zabawa. Ja jeszcze z jedną grę zagram, ale jest zbyt gorąco, ja po prostu jeszcze mam okulary. Wszystko paruje, nic nie widzę, także ja się przewracam własne nogi. Znaczy nie przewróciłem się, ale muszę gdzieś się schować, żebym nie dostał po dupie. Także słuchajcie, na razie tyle, zobaczymy co będzie dalej. Pozdrawiam. Kamil dostał w głowę, najbardziej poszkodowany. Nie, teraz nie będzie widać, o tak będzie widać, o tak będzie widać. No dostał kurczę kilka w łeb, tak brzydko się wyrażę. Także jest zabawa. Próbuję coś nagrać, słuchajcie. O kurwa. Strzelaj. Farba, kamera jest kopatła. Uważać. Dobra, nagrywam. O, moi do mnie strzelają. Dobra. Bloody hell.
Dobra. A słuchajcie, było trochę fajnego nagrania, widzieliście. Dostałem połowę. Dostałem gdzieś tutaj po... Nie no, nie musisz tak blisko, Andrzej, to będzie widać. Dostałem wszędzie, no po dupie, po jajkach, po głowie. Także to był taki dość bliski kontakt, wam powiem. Potrafi zaboleć, jak ten gość dostał kurczę w szyję, słuchajcie. To musiało go boleć. A zabawa fajna, także jeszcze trochę będziemy tutaj. Nie wiem, czy będę coś nagrywał, bo kamera dostała moja dwa razy, także musiałem ją czyścić. Także nie będę ryzykował. Także słuchajcie, spotkamy się pewnie już po całych zawodach. Pozdrawiam. Okej, drodzy Państwo, ja się już wycofałem. Chłopaki jeszcze będą grali dość długo, zaraz mamy lunch, także sobie coś zjedzą, później znowu wrócą do gry. Słuchajcie, problem polega na tym ze mną, że mam okulary. Ta maska jest strasznie ciasna, ciężko mi ją założyć, niewygodnie jest to straszne. Poza tym jak mam okulary i maskę, strasznie troszkę paruje, później ja nie widzę niczego dosłownie, także muszę bardzo wolno, delikatnie chodzić, żeby się nie wywalić, bo kompletnie nic nie widzę. Także ja musiałem sobie dać spokój, zagrałem 3 albo 4 gry, słuchajcie. Dostałem w głowę, dostałem w palec, słuchajcie, trochę spuch. Powiem wam, że czasem to potrafi zaboleć, naprawdę. Na szczęście, jak dostałem poniżej pasa, to pod takim kątem, że nie bardzo aż tak to bolało. Na całe szczęście. Natomiast powiem wam, że siniaki pewnie będą. Ale fajnie, słuchajcie, coś nowego. Chłopaki też się bardzo cieszą. Jeszcze poszli teraz się naparzać znowu. Także teraz będzie znowu kolejny, inny jakiś tam system gry. Ja się z wami żegnam, słuchajcie. Może jeszcze tam na koniec, jak coś ciekawego się wydarzy, do was wrócę. Natomiast mówię, ja już nie będę nagrywał, bo nie mam nawet jak. Nie mogę już tam na site wejść, ponieważ no, nie gram, tak? Także słuchajcie, tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja wiem, że trochę te ujęcia są kiepskie w lesie i tam mało widać. No ale niestety ciężko było kręcić, strzelać, biegać i tak dalej. Także no, jakoś to tam wyszło. Jak wyszło, tak wyszło. Zobaczymy, jak wszystko to już poskładam w jedną całość. Także słuchajcie, jeszcze raz dziękuję wam bardzo. Pozdrawiam i do kolejnego razu.